Ruch pociągów na PKP PLK odbywa się według ścisłego planu. Tym planem jest rozkład jazdy pociągów. Rozkład jazdy był opracowywany na podstawie postanowień instrukcji o rozkładzie jazdy pociągów R11. Po sprywatyzowaniu kolei opracowaniem rozkładu jazdy zajmuje się Centrum Obsługi Przewozów, a ściśle Centrum Rozkładów Jazdy spółki PKP Polskie Koleje SA, według ściśle określonego harmonogramu czynności opracowania rozkładu jazdy. Opracowanie rozkładu jazdy odbywa się w ściśle określonej kolejności. Najpierw prowadzone są prace przygotowawcze i programowe do konstrukcji rozkładu jazdy. W następnej kolejności opracowane są materiały do konstruowania rozkładu jazdy. Po zebraniu wszystkich materiałów niezbędnych do konstruowania rozkładu jazdy wprowadzane są one do bazy POST. Baza danych o posterunkach ruchu i punktach eksploatacyjnych linii lub odcinka, dla którego konstruowany jest rozkład jazdy. Po wprowadzeniu wszystkich danych rozpoczyna się konstrukcja rozkładu jazdy. Następną czynnością po opracowaniu rozkładu jazdy wszystkich pociągów jest opracowanie projektów wydawnictw rozkładów jazdy. Centrum Rozkładów Jazdy po opracowaniu harmonogramu czynności związanych z opracowaniem rozkładu jazdy przesyła je do podległych zakładów linii kolejowych, zakładów przewozów pasażerskich i zakładów przewozów towarowych cargo, a także do innych zainteresowanych zakładów z poleceniem nadesłania niezbędnych materiałów do konstruowania rozkładów jazdy. Zakład przewozów pasażerskich i inne zakłady związane z opracowaniem rozkładu jazdy po otrzymaniu harmonogramu czynności związanych z opracowaniem rozkładu jazdy rozsyłają do podległych jednostek organizacyjnych, sekcji ekspedycji kolejowych i samorządów terytorialnych telegramy służbowe z prośbą i poleceniem o nadesłanie materiałów i wniosków niezbędnych do opracowania nowego rozkładu jazdy. Zainteresowane sekcje po otrzymaniu telegramów służbowych opracowują swoje wnioski i propozycje odnośnie kursowania niektórych pociągów w przyszłym rozkładzie jazdy. Niektóre z propozycji dotyczą wydłużenia kursowania pociągów w nowym rozkładzie jazdy w stosunku do ich kursowania w aktualnym rozkładzie jazdy. Jednostki pozakolejowe związane z przewozami pasażerskimi, np. Poczta Polska, nadsyłają propozycje dotyczące przewozu przesyłek pocztowych ambulansami kursującymi w określonych składach. Sekcje przewozów pasażerskich w poczekalniach stacji, na których pociągi rozpoczynają i kończą bieg, zawieszają skrzynki, do których podróżni mogą wrzucać swoje wnioski na piśmie odnośnie kursowania poszczególnych pociągów. Pracownicy Zakładu Przewozów Pasażerskich przeprowadzają wywiady z podróżnymi dotyczące ich potrzeb przewozowych w przyszłym rozkładzie jazdy. Treść ankiety dotyczy częstotliwości podróżowania pociągami, w jakim celu są dokonywane przejazdy i jaką klasą, a także relacji pociągów, którymi są dokonywane przejazdy. W ankiecie są zawarte również dane dotyczące wieku i płci ankietowanych. Zakłady przewozów pasażerskich po zebraniu wniosków dotyczących kursowania pociągów i ich przeanalizowaniu opracowują zamówienia na konkretne pociągi, podając w nich relacje pociągu, czasy przejazdu przez poszczególne stacje położone na trasie kursowania oraz inne niezbędne dane o określonym pociągu. Zamówienie na pociągi kursujące na obszarze podległym pod kilka terenowych stanowisk rozkładu jazdy są przesyłane do Centrum Rozkładów Jazdy, a zamówienia na pociągi kursujące na obszarze podległym do jednego terenowego stanowiska do spraw konstrukcji rozkładu jazdy są przesyłane bezpośrednio do kierowników tych stanowisk. Dane z tych ankiet konstruktorzy rozkładu jazdy pracujący w terenowych stanowiskach wprowadzają do baz POS w terminie przewidzianym harmonogramem. Po wprowadzeniu danych ze wszystkich zamówień na pociągi, konstruktorzy przy pomocy komputerów nanoszą trasy pociągów na siatkę wykresu odcinka lub linii kolejowej, której wykres dotyczy. Trasy pociągów kursujących na terenie podległym kilku terenowym stanowiskom do spraw konstrukcji rozkładu jazdy są uzgadniane między zainteresowanymi konstruktorami. Po uzgodnieniu wszystkich tras pociągów kursujących na danym odcinku lub linii kolejowej, konstruktorzy dokonują wydruków poszczególnych wykresów. Po wydrukowaniu wszystkich wykresów ruchu pociągów kursujących na podległym obszarze, konstruktorzy rozkładu jazdy przystępują do drukowania przy pomocy komputerów zeszytu do służbowego rozkładu jazdy.
Zeszyty służbowego rozkładu jazdy pociągów pasażerskich drukują dyrekcje przewozów pasażerskich. Zeszyty służbowego rozkładu jazdy pociągów towarowych drukują dla własnych potrzeb dyrekcji przewozów towarowych cargo. Zeszyty służbowego rozkładu jazdy pociągów pasażerskich i towarowych drukuje dla własnych potrzeb Centrum Obsługi Przewozów. Dodatki do służbowego rozkładu jazdy dotyczące ruchu pasażerskiego, dodatek część 2-6, opracowują dyrekcje przewozów pasażerskich, a dodatki dotyczące pociągów towarowych, dodatek część 4, dyrekcji przewozów towarowych cargo. Dodatki dotyczące pociągów pasażerskich i towarowych, dodatek część 1, 3, 5, 7, opracowuje Centrum Obsługi Przewozów. Centrum Obsługi Przewozów opracowuje na zakończenie okólnik dotyczący wprowadzenia nowego rozkładu jazdy w życie.